jest współzałożyciel i prezes zarządu firmy zatrudniającej najlepszych polskich programistów, uznawanych na całym świecie. Ponad 90% przychodów pochodzi od klientów z Doliny Krzemowej i z Japonii. Pan Tomasz Kułakowski, prezes zarządu Codylime. Jedną z moich pasji są podróże i prowadzenie firmy to trochę taka podróż. Trzeba codziennie zmierzyć się z pewnymi wyzwaniami. Cel w tym akurat wypadku uświęca środki i on tak naprawdę stanowi motywację do takiego działania. Codylime tworzą najlepsi na świecie informatycy. Tworzymy naprawdę zaawansowane produkty informatyczne, które dotyczą bezpieczeństwa sieciowego, analiz wielkich zbiorów danych, uczenia maszynowego czy też sztucznej inteligencji. Rok 2014 zaczynaliśmy zespołem 15-osobowym, dzisiaj firma liczy sobie 80 osób i niewykluczone, że do końca roku będzie zatrudniała ponad setkę. 95% przychodów firmy pochodzi z Japonii i z Kalifornii. Najbliższy cel to dalszy rozwój naszej amerykańskiej firmy. Celem ostatecznym jest komercjalizacja naszego produktu właśnie w obszarze analizy danych, machine learningu, sztucznej inteligencji i sprawienie, by był to produkt numer jeden w tej kategorii na świecie. Nazywam się Tomek Kułakowski i jestem przedsiębiorcą. A pan Tomasz przyjechał do nas prosto z Gdyni. Tam trwa, proszę państwa, druga edycja międzynarodowego konkursu programistycznego ASECO Programming Marathon 24 powered by Codylime. Dyplom panu Tomaszowi Tomkowi Kułakowskiemu wręczy Ryszard Florek, juror i przedsiębiorca roku 2010, prezes zarządu Fakro. Gratulujemy. Bardzo serdecznie. Proszę państwa, przed nami teraz decyzja, kto z tych dwóch przedsiębiorców zdobędzie nagrodę w kategorii Nowy Biznes. Pojawił się już na scenie człowiek wręczający i przede wszystkim oznajmujący nam, kto będzie zwycięzcą. Pan Marcin Chmielewski, wiceprezes zarządu KGHM Polska. Mieć dobry wieczór panu. Dobry wieczór. Widzimy, że koperta już podarta. Dobry wieczór państwu. W kategorii Nowy Biznes nagrodę otrzymuje, zwycięzcą jest Tomasz Kułakowski, prezes zarządu firmy Codylime. Codylime, ogromne gratulacje. Mamy nadzieję, że spełni pan także swój amerykański sen. Panie Tomaszu, prosimy o kilka słów. Szanowni państwo, to jest ogromny zaszczyt być tutaj dzisiaj z państwem i otrzymać tę wspaniałą nagrodę. Są cztery grupy ludzi, którym należą się szczególne podziękowania za to, że mam przyjemność być tutaj dzisiaj. Pozwolą państwo, że jednej z tych grup podziękuję w języku angielskim, bo to są nasi klienci, so let me switch to English now. I'm sure that a few of our clients being based in Japan, California, the United Kingdom, Malta and the Nordics are either watching us right now or will be watching a bit later. Without you, there will be no our company. So thank you very much for the trust, for the trust in our promises and in our quality. Druga grupa to są partnerzy Maratonu 24, czyli przedsięwzięcia, które promuje polską gospodarkę i polską szkołę informatyki na świecie. I tutaj szczególne podziękowania należą się panu prezesowi Zbigniewowi Jagiełło i PKO Bankowi Polskiemu, panu prezesowi Mateuszowi Morawieckiemu i Bankowi Zachodniemu WBK, panu prezesowi Adamowi Góralowi ASECO Poland oraz panu prezydentowi Gdyni Wojciechowi Szturkowi. Dzisiaj, jak zostało powiedziane, w Gdyni finał. Żeby do niego się dostać, należało pokonać ponad 2000 programistów z ponad 50 krajów na świecie. Trzecia grupa to są moi wspaniali partnerzy, założyciele firmy. Jest ich sześciu. Piotr Niedźwiedź, Marek Niedźwiedź, Robert Bogucki, Bartosz Górski, Tomasz Kulczyński i Wojciech Śmietanka. Bardzo dziękuję panowie za zaufanie i za to, że razem tworzymy firmę. I ostatnia, czwarta grupa to są dwie najwspanialsze kobiety na świecie, Zosia i Ela. Bardzo dziękuję, że jesteście ze mną i że dajecie mi siłę codziennie rano wstać do pracy i ciężko pracować. Dziękuję. Gratulacje, dziękujemy bardzo. Oskarowe przemówienia 45-sekundowe czasem wymagają kartki, żeby wszystko
powiedzieć, a tutaj proszę, wszystko z pamięci. Programista. I to w dwóch językach.